Dzień dobry Państwu. Otwieram 50. sesję Rady Gminy Mała Wieś, ostatnią sesję w tym roku kalendarzowym. Na podstawie listy obecności witam serdecznie Państwa radnych, Pana Wójta z pracownikami, witam Państwa sołtysów, którzy nas tu zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi forum, wszyscy są obecni. Odczytam porządek dzisiejszych obrad. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 49. sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2023 roku. Punkt czwarty. Informacje przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Punkt szósty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 gminy Mała Wieś nr 266/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku. Punkt B. Zmiany uchwały nr 267/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu prognozy finansowej Gminy Mała Wieś na rok 2020, na lata 2023-2036. Punkt C. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt D. Uchwalenia budżetu gminy Mała Wieś na rok 2024. Punkt E. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Przepraszam. Wprowadzamy do porządku obrad punkt uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, wykazu wydatków budżetu gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2023 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonywania tych wydatków. Punkt siódmy. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt dziewiąty. Wolne wnioski i informacje. Punkt dziesiąty. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Pani Biłyk. Za. Pan Błaszczak. Za. Pan Ciarka. Za. Pan Dębski. Za. Pan Dynarek. Za. Pan Gankowski. Za. Pan Klimczewski. Za. Pani Kurzyńska. Za. Pan Miszczyński. Za. Pan Nowatkiewicz. Za. Pan Ostrowski. Za. Pielat. Za. Pan Popiołek. Za. Pan Stobiecki. Za. I pan Szumlewicz. Za. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad 49. sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2023 roku. Protokół był opublikowany, jest wyłożony na stole prezydialnym. Kto z Państwa? Nie jest. Nie. No dobra, proszę mówić dalej. Nie wiem, czy... No przed chwilą sprawdzałam, nie jest opublikowany. Dobra. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani, która obsługuje radę, no ma. Dowiedziała się, że zmarła jej babcia i w związku z tym nie po prostu dobrze. Prawdopodobnie to jest takie niedopatrzenie. Natomiast to, że publikujemy wcześniej, to nie wynika z żadnych dokumentów i podstaw, po prostu chcieliśmy ułatwić kontakt, komunikację. Natomiast fakt jest zrealizowany, że protokół jest przygotowany i wyłożony na stole prezydialnym. Dziękuję. Także jeśli ktoś z Państwa... W przerwie można przeczytać, dziękuję. W przerwie można będzie się zapoznać. Czy są uwagi odnośnie protokołu? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu
z obrad 49 sesji Rady Gminy. Pani Biłyk? Wstrzymuję się. Pan Błaszczak? Za. Pan Ciarka? Za. Pan Dębski? Za. Pan Dymarek? Za. Pan Gankowski? Pan Klimczewski? Za. Pan Kuzyńska? Za. Pan Miszczyński? Za. Pan Nowatkiewicz? Za. Pan Ostrowski? Za. Pielat? Za. Pan Popiołek? Za. Pan Stobiecki? Za. I pan Szumlewicz? Za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, czwartego. Informacje przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Wynik głosowania. Wynik głosowania ogłaszam, że za głosowało, za przyjęciem głosowało 14 radnych, jedna pani radna wstrzymała się od głosu. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacje przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Okres międzysesyjny był dosyć krótki, ale jednak działo się cały czas coś tam. W okresie międzysesyjnym, pomimo późnej pory roku, nie wygasały prace budowlane. Kontynuowano nadal budowę oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, nowych dróg gminnych, uliczek na starych działkach. Utwardzano plac przed nową świetlicą w Orszymowie. Odwiedzaliśmy z panem wójtem te inwestycje, rozmawialiśmy z mieszkańcami, słuchając podziękowań, jak i słów krytyki, na przykład, że za mało tego asfaltu, że za wąski. Krótki atak zimy sprawił, że były telefony od mieszkańców odnośnie odśnieżania i posypywania dróg. Wiadomo, że w gminie Małowieś są 24 sołectwa i wszystkich jednocześnie nie da się odśnieżyć i posypać dróg piaskiem. Moim zdaniem prace te były prowadzone szybko i skutecznie. Żadna droga ani uliczka nie była pominięta z tych działań. W piątek 15 grudnia z panem wójtem i panią kierownik GOPS-u braliśmy udział w spotkaniu wigilijnym z pensjonariuszami i pracownikami Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Święcicach. Uważam, że możemy być dumni, iż w naszej gminie funkcjonuje taki dom. Ludzie starsi, chorzy mogą w luksusowych warunkach pod fachową opieką spędzić wiele godzin swego życia. Również tego dnia byłem zaproszony do naszego przedszkola w mojej wsi, gdzie rodzice naszych najmłodszych pociech zaprezentowali jubileuszowe, bo już po raz 10 wystawiane jasełka. Przedstawienie cieszyło się dużą frekwencją, było mocno oklaskiwane przez publiczność. W dniu 16 grudnia miałem zaszczyt być przy odbiorze nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego dla OSP Brody Duże. Chciałem z tego miejsca podziękować serdecznie państwu radnym, panu wójtowi ze współpracownikami za przychylność i wygospodarowanie środków na piękny nowy pojazd. Mówię o tym, gdyż w tej jednostce pracuję od 42 lat. We wtorki pełniłem dyżury w Urzędzie Gminy. W dniu 19 grudnia uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Małowieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W okresie krótkim międzysesyjnym wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dokonałem zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok gminy Mała Wieś. Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Chodzi o Seniory Plus. Oraz zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w urzędzie w 2024 roku. Mimo, że to był krótki okres, był bardzo intensywny, zarówno pani skarbnik, jak i pani sekretarz i cały urząd. Dokonujemy podsumowania i rozliczenia bieżącego roku, w związku z tym tych spraw oraz dokumentów jest bardzo dużo. Uczestniczyłem razem z panem przewodniczącym w wizytowaniu inwestycji, które są realizowane i zakończone oraz uczestniczyliśmy w spotkaniach
przedświątecznych razem z u seniorów i u przedszkolaków i w środowiskowym domu samopomocy, a także u naszych strażaków ochotników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, szóstego. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 gminy Mała Wieś nr 266/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2023 nr 266/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 30 650 zł i zwiększa się o kwotę 244 217 zł 45 groszy. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 39 923 430 zł i 72 grosze. Podpunkt pierwszy. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 30 650 zł i zwiększa się o kwotę 221 541 zł 45 groszy. To jest do kwoty 33 289 154 złote 97 groszy. Podpunkt drugi. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22 670 zł. To jest do kwoty 6 634 275 złotych 75 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody 2023 rok. Podpunkt drugi. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 10 tysięcy i zwiększa się o kwotę 88 274 zł 95 groszy. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 52 721 637 złoty 71 groszy. Podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10 tysięcy i zwiększa się o kwotę 88 274 zł 95 groszy. To jest do kwoty 33 014 621 zł 97 groszy. Podpunkt drugi. Wydatki majątkowe wynoszą 19 707 015 zł 74 grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki 2023 rok. Punkt trzeci. Dokonać zmiany w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pod nazwą przychody i rozchody budżetu w 2023 roku. Punkt czwarty. Dokonać zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje podmiotowe w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Paragraf trzeci uchwały budżetowej nr 266/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 798 206 zł 99 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 272 784 zł 88 groszy, zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 455 240 zł i 65 groszy, rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170 440 zł i 50 groszy. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w obrębnych ustawach w kwocie 4 775 122 zł i 13 groszy, wolnych środków w kwocie 2 541 618 zł 94 grosze, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 582 999 zł 89 groszy. Punkt drugi. Przychody budżetu w kwocie 13 009 206 zł 99 groszy. Rozchody budżetu w kwocie 211 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Paragraf siódmy uchwały budżetowej nr 266/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Ustala się dochody w kwocie 146 828 zł z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180 328 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punkt drugi. Ustala się wydatki w kwocie 2500 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Punkt trzeci. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 478 880 zł oraz wydatki w kwocie 1 515 001 zł na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Punkt czwarty. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4000 oraz wydatki w kwocie 4000 na realizację zadań, o których mowa w artykule 400a ustęp 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, to jest Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 1973 z późniejszymi zmianami. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mała Wieś. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie uzasadnienia. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 30 650 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o powyższą kwotę. Z tytułu wpływu z opłat za korzystanie przez uczniów z ustawowego obowiązku zapewnienia przez szkoły podstawowe w Podgórzu i Dzierżanowie gorącego posiłku w kwocie 20 650 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące z tytułu urealnienia wpływów z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi o kwotę 10 000 zł. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 244 217 zł i 45 groszy, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221 541 zł i 45 groszy. W tym urealnia się wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy w kwocie 5 000 zł, urealnia się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 29 415 zł, urealnia się wpływy z usług centralnego ogrzewania w kwocie 10 000 zł, urealnia się wpływy z podatku rolnego osób prawnych w kwocie 4 104 zł. Urealnia się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne w kwocie 2267 zł. Urealnia się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2617 zł. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 45 194 zł.
Zwiększa się zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin o kwotę 54 300 zł. Urealnia się wpływy z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o kwotę 1260 zł. Wprowadza się środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2023 roku w kwocie 10 373 zł i 45 groszy. Urealnia się wpływy z usług odprowadzania ścieków o kwotę 52 tysiące. Urealnia się wpływy z tytułu opłaty komorniczej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych o kwotę 5 011 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22 676 zł, w tym wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 2176 zł oraz urealnia się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 20 500. Plan urealnia się do wysokości zrealizowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Podgórze Wieś. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 10 tysięcy zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 tysięcy zł na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Małej Wsi o kwotę 10 tysięcy zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 88 274 zł i 95 groszy, w tym wydatki bieżące zwiększa się o powyższą kwotę. Na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych zwiększa się wydatki o 13 tysięcy. Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 2540 zł. Zwiększa się wydatki na usługi pozostałe na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy o kwotę 10 tysięcy zł. Zwiększa się wydatki na pozostałą działalność urzędu w kwocie 10 tysięcy zł. Zwiększa się wydatki na odsetki od kredytów o kwotę 2000 zł. Zwiększa się dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego niepublicznej szkoły podstawowej w Orszymowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 2240 zł i 50 groszy. Wprowadza się dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2023 roku w kwocie 10 373 zł i 45 groszy. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, to jest wywóz odpadów komunalnych, o kwotę 36 121 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania wydatków bieżących w rozdziale 905 związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze. Środki własne zastępuje się środkami z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi jeszcze do tej uchwały? Bardzo proszę, panie radny. Chciałem spytać tutaj o kwotę 13 tysięcy na mieszkania komunalne. Co w ramach tego będzie zrealizowane? Jest to dział 700. Jak wspominaliśmy w komisji, są to wydatki na przeglądy coroczne i pięcioletnie budynków komunalnych. Jeszcze w tym roku będą wykonane? Tak. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej? Pani Biłyk. Za. Pan Błaszczak. Za. Pan Ciarka. Za. Pan Dębski. Za. Pan Dynarek. Za. Pan Gankowski. Pan Klimczewski. Za. Pani Kurzyńska. Za. Pan Mieszczyński. Za. Pan Nowatkiewicz. Za. Pan Ostrowski. Za. Pielat. Za. Pan Popiołek. Za. Pan Stobiecki. Za. I pan Szmulewicz. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 267/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2023-2036. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Dokonuje się zmiany załącznika numer 1 w uchwale numer 267/41/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Mała Wieś. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy pytania odnośnie WPF? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Biłyk? Za. Pan Błaszczak? Za. Pan Ciarka? Za. Pan Dębski? Za. Pan Winarek? Za. Pan Gankowski? Pan Klimczewski? Za. Pani Grużyńska? Za. Pan Miszczyński? Za. Pan Nowatkiewicz? Za. Pan Ostrowski? Za. Pielat? Za. Pan Popiołek? Za. Pan Stobiecki? Za. I pan Szmulewicz? Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mała Wieś. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyjaśniał nam pan wójt na komisji przedwczoraj, z czego to się zrodziło. Czy są jeszcze pytania odnośnie tej uchwały? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Biłyk? Za. Pan Błaszczak? Za. Pan Ciarka? Za. Pan Dębski? Za. Pan Dynarek? Za. Pan Gankowski? Za. Pan Klimczewski? Za. Pani Kurzyńska? Za. Pan Miszczyński? Za. Pan Nowatkiewicz? Za. Pan Ostrowski? Za. Pielat? Za. Pan Popiołek? Za. Pan Stobiecki? Za. I pan Szmulewicz? Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, odczytam teraz przepraszam, jeszcze chwilkę, bo. Nie, dobrze. Odczytam uchwałę składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2023 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Mała Wieś projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 i możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 artykuł 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, to jest dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1325 oraz artykuł 238 i artykuł 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 1270 ze zmianami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przewodnicząca Iwona Jagodzińska i członkowie Romana Ignasiak i Agnieszka Małkowska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Mała Wieś projekcie uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2024 rok. Paragraf drugi. Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2024 rok. Paragraf trzeci.
od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mniejszej uchwały. Uzasadnienie. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2023 roku zarządzeniem nr 80/2023 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15 listopada 2023 roku, to jest zachowaniem terminu określonego w artykule 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w kwocie w wysokości 48 329 985 zł 94 grosze, w tym dochody bieżące w kwocie 33 258 922 zł i 25 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 15 071 063 zł 69 groszy. Wydatki zaplanowano w wysokości 56 284 398 zł i 37 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 32 994 906 zł 51 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 23 289 491 zł 86 groszy. Zachowano relację określoną w artykule 242 UFP. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 8 245 412 zł 43 grosze oraz rozchody w wysokości 291 tysięcy. Prawidłowo określono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przedłożonym projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. W projekcie uchwały wyodrębniono dochody i wydatki mieszczące się w zakresie artykułu 237 ust. 2 UFP. W oparciu o artykuł 35 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Dziennik Ustaw 2022 roku, w rozdziale 0.10.30 Izby Rolnicze zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Utworzona w projekcie budżetu rezerwa ogólna mieści się w granicach określonych w artykule 222 ust. 1 UFP. Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w artykule 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono planowe dotacje udzielone z budżetu zgodnie z artykułem 215 UFP. W projekcie uchwały budżetowej określono wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 704 789 zł i 2 grosze. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt budżetu w wysokości 7 954 412 zł i 43 grosze. Deficyt powyższy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Powyższe źródło finansowania deficytu budżetu jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 UFP. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. Teraz poprosiłbym może pana wójta o wprowadzenie zmiany do projektu budżetu.
gminy na 2024 rok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w przedstawionym Państwu projekcie budżetu wnioskuję o wprowadzenie zmian. Zmiany dotyczą funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi i proszę o zwiększenie dochodów budżetu o 368 964 zł do kwoty 48 698 949 zł 94 grosze i wydatki budżetu zwiększyć o taką samą kwotę 368 964 zł do kwoty 56 653 362 zł 37 groszy. Jest to związane z rozstrzygniętym przetargiem oraz wprowadzeniem innej opłaty za gospodarkę komunalną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania odnośnie tych zmian? Zmian czy samej uchwały? Nie, no zmian, bo rozmawiamy teraz o zmianie. No to nie. Przegłosujemy za tym. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem takich zmian w uchwale budżetowej? Pani Biłek. Za. Pan Błaszczak. Za. Pan Ciarka. Za. Pan Dębski. Pan Dynarek. Za. Pan Gankowski. Pan Klimczewski. Za. Pani Kurzyńska. Za. Pan Miszczyński. Za. Pan Nowatkiewicz. Za. Pan Ostrowski. Za. Pielat. Za. Pan Popiołek. Za. Pan Stobiecki. Za. I pan Szumlewicz. Dziękuję bardzo. I odczytam teraz uchwałę już ze zmianami. Uchwała budżetowa gminy Małowieś na rok 2024. Rada gminy Małowieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Dochody w łącznej kwocie 48 698 949 zł 94 grosze, w tym podpunkt A. Dochody bieżące w kwocie 33 627 886 zł i 25 groszy. Podpunkt B. Dochody majątkowe w kwocie 15 071 063 zł 69 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Paragraf 2, punkt 1. Wydatki w łącznej kwocie 56 653 362 zł 37 groszy, w tym podpunkt A. Wydatki bieżące w kwocie 33 363 870 zł i 51 groszy, podpunkt B. Wydatki majątkowe w kwocie 23 289 491 zł 86 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Paragraf 3, punkt 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 954 412 zł 43 grosze, zgodnie, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7 954 412 zł 43 grosze. Podpunkt drugi. Przychody budżetu w kwocie 8 245 412 zł 43 grosze. Rozchody budżetu w kwocie 291 000, zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf 4, punkt 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na podpunkt A. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000. Podpunkt B. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 954 412 zł 43 grosze. Podpunkt C. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 291 000. Paragraf 5, punkt 1. Z rezerwą ogólną w wysokości 60 000. Podpunkt
Drugi, rezerwę celową w wysokości 100 tysięcy z tego na podpunkt A, realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 100 tysięcy. Paragraf szósty, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf siódmy, punkt pierwszy. Ustala się dochody w kwocie 115 616 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111 116 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podpunkt drugi. Ustala się wydatki w kwocie 4500 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Podpunkt trzeci. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 832 916 zł oraz wydatki w kwocie 1 832 916 zł na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podpunkt czwarty. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3800 oraz wydatki w kwocie 3800 na realizację zadań, o których mowa w artykule 400 ustęp 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, to jest Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 2556 z późniejszymi zmianami. Paragraf 8, punkt 1. Dotacje podmiotowe dla podpunkt A. Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Majsi. Podpunkt B. Niepublicznej szkoły podstawowej, niepubliczna szkoła podstawowa w Orszymowie. Podpunkt C. Oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej w Orszymowie zgodnie z załącznikiem nr 5 do mniejszej uchwały. Punkt drugi. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do mniejszej uchwały. Paragraf 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do mniejszej uchwały. Paragraf 10. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 704 789 zł i 2 grosze, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 704 789 zł i 2 grosze zgodnie z załącznikiem nr 8 do mniejszej uchwały. Paragraf 11, punkt 1. Upoważnia się wójta gminy Mała Wieś do podpunkt 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 tysięcy. Podpunkt drugi. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Podpunkt trzeci. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy. Punkt czwarty. Dokonywania zmiany w ramach działań z planu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i realizacji zadań przyjętych. Punkt piąty. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy. Punkt szósty. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między wydatków między działami
klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mała Wieś. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś. Bardzo proszę, pan wójt, chcę zabrać głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Przedstawiony państwu projekt budżetu jest dość obszernym dokumentem, dlatego też chcę kilka zdań podkreślić dotyczących tego budżetu. Budżet inwestycji, kolejny rekordowy budżet pod względem zarówno dochodów, jak i wydatków w gminie Mała Wieś. Chciałbym zwrócić uwagę państwu na dochody, które bezpośrednio mieszkańcy gminy płacą do gminy. A mianowicie podatek od nieruchomości 1 690 000 zł. Podatek rolny w wysokości 1 000 000 zł. Podatek leśny 97 000 zł. Podatek od środków transportowych 114 000 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 22 000. I to są, szanowni państwo, te bezpośrednio płacone przez mieszkańców podatki. I teraz chciałbym odnieść się do dochodów, proszę państwa. 48 698 949 zł. Jest to ułamek dochodów, które bezpośrednio płacają do gminy mieszkańcy gminy. Proszę państwa, w proponowanym budżecie gminy na 2024 rok realizujemy dwie duże inwestycje. Kontynuujemy. To jest stacja uzdatniania wody w miejscowości Lasocin oraz nowa oczyszczalnia ścieków Małej Wsi. Kolejne inwestycje to są inwestycje drogowe. Inwestycje w sport, kulturę fizyczną. Mam na myśli modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi oraz budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzu. Kolejna sprawa to wydatki, też duże w skali gminy, a wynoszą ponad 700 000 na realizację zadań jednostek pomocniczych, jakimi są sołectwa. Szanowni państwo, w budżecie gminy pamiętamy też o rozwoju kultury, gdzie zaplanowaliśmy środki na prowadzenie Centrum Kultury Multiosada. To są również środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ale to są również środki na bieżące utrzymanie przedszkola w Małej Wsi, oddziałów przedszkolnych w szkołach w Podgórzu i w Dzierżanowie oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole w Orszymowie. Pamiętamy w tym budżecie i o rozwoju gminy. Pamiętamy o tych najmłodszych. Mam tu na myśli budowę żłobka. Pamiętamy też o osobach starszych, o naszych seniorach, gdzie dalej będziemy prowadzili domy dziennego pobytu Senior Plus.
Jest przed nami jeszcze wiele wyzwań i zadań, które mam nadzieję przy pojawianiu się dodatkowych środków, o które będziemy wnioskowali w miarę możliwości w trakcie roku budżetowego. Dlatego też bardzo proszę Szanowną Radę i wnioskuję o przyjęcie proponowanego projektu budżetu na rok 2024. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna. No ja się muszę jednak odnieść do tego budżetu. Nie powiem, bo są to inwestycje, które trzeba kontynuować. Chodzi mi o stacje uzdatniania wody, o budowę oczyszczalni. Ale mam tutaj parę takich punktów, do których mam taki mieszany stosunek. Droga Lasocin na Kwaśń, to jest droga do remontu, to jest tam około 1,5 kilometra. Dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 783 tysiące tam z groszami z wody. Ja tam pofatygowałam się na tą drogę i powiem, że ta droga dla mnie to jest w bardzo dobrym stanie. Uważam, że na terenie gminy mamy więcej dróg, które wymagają remontu. Poza tym to jest dofinansowanie 783 tysiące, ale nie oszukujmy się, że to środki będą na pewno za małe i trzeba będzie ze środków własnych do tego dołożyć. Mam tutaj też mieszane uczucie do tego ogrodzenia w tym Morszymowie, te 50 tysięcy, no ale już może to jakoś przełknę. Następny problem to jest, nie problem, tylko punkt, to jest środki na promocję gminy. Ja sobie tak wynotowałam, proszę Państwa, że w tamtym roku mieliśmy w projekcie budżetu 40 tysięcy, w tym roku mamy 80. I nie wiem, czy to jest związane z tym, że to będą wybory i trzeba będzie może jakieś koncerty zorganizować. Bo jeżeli chodzi o to, to takie środki, to lepiej by było, gdyby były przekazane do multiosady, bo to jest instytucja, która powinna się takimi zadaniami zajmować. Tym bardziej, że oni tam, no co prawda, dostali w tym roku więcej tych środków, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że jednak idą znacznie do góry koszty wynagrodzeń. A te dziewczyny naprawdę aż takich wielkich pieniędzy nie zarabiają, a wiemy, że robią naprawdę wielką robotę. I tutaj wielkie uznanie w ogóle dla całej, dla wszystkich pracowników multiosady, oczywiście z panią dyrektor Ewą Grzelak na czele. Później chodzi mi o takie środki, które są na współpracę z organizacjami pozarządowymi. To są te środki na konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. I powiem tak, w 2023 roku brało udział w tym konkursie 10 organizacji. Przeznaczył pan wójt na to 60 tysięcy, no obcięto jeszcze z tego, żeby było tylko 56 500, ileś tam tych środków zostało. No ale już w tym roku na przykład na ten cel przeznaczamy tylko 50 tysięcy. Czyli co? Zamiast rozwijać tę kulturę, zamiast aktywizować to nasze społeczeństwo, no to się obcina jeszcze środki. W żaden sposób to nie zachęca ludzi do jakiegoś tam angażowania, działania się w jakąś pracę społeczną. Później narzekamy, że nie powstają koła gospodyń wiejskich, jakieś tam inne organizacje, no ale tutaj nie ma żadnej motywacji. Najbardziej to mnie przeraża w tym wszystkim, bo tam na końcu już tego projektu jest o tym naszym zadłużeniu. No i wychodzi, że na koniec 2024 roku miałby on tam przekraczać nawet 15 milionów. To jest naprawdę bardzo duża kwota. Tam jeszcze jest napisane, że będzie spłacane to z nadwyżki budżetowej. No to nadwyżka budżetowa, no to co, nie robimy czegoś tam, nie? No bo to wiadomo, że nadwyżka to jest więcej mamy przychodów niż wydatków. To jest to. Ja sobie tutaj wynotowałam troszkę tych rzeczy. Do rzeczy. Teraz powiem tak, że to jest budżet, proszę Państwa, pana wójta. Nie nas radnych, bo komisja chyba we wrześniu zgłaszaliśmy coś takiego, że może zebrałaby się komisja,
żeby Rada również miała udział w tym budżecie. Ale pan wójt mówi, no to państwo sobie tam zgłaszajcie do mnie. No to z kolegą Błaszczakiem zgłosiliśmy. No i jak się okazało po komisjach, ani moje postulaty, ani pana Roberta Błaszczaka w ogóle nie zostały uwzględnione w tym budżecie. Nawet z przyzwoitości, jak to zaznaczył pan Robert, mógł pan nas chociaż zaprosić na to, żeby przedyskutować, że może kiedyś to zrobimy, to o co występujemy, bo to są wnioski naszych mieszkańców, bo my ich tutaj reprezentujemy, nikogo więcej. I najbardziej mnie to boli, że po prostu mówię o sobie. Potraktował mnie pan jak maszynkę do głosowania, a ja na to po prostu nie wyrażam zgody, bo taka nie jest taka moja rola tutaj. No i to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Takie moje uwagi. Dziękuję. Bardzo proszę. Oczywiście, że dobra. Ja tam byłam. No ale jest jedno położenie drugiej warstwy. A jeśli się nie zabezpieczy, to się ta pierwsza rozleci i będzie tyle. Szanowni Państwo, taka moja uwaga była i... mówimy, dobrze, bardzo się cieszymy, że Pani ma uwagi, ale każdy budżet, każde pieniądze, którymi gospodarujemy, czy w gospodarstwie domowym, czy budżet Urzędu Gminy, sami Państwo widzicie, ile razy on się zmienia w ciągu roku. Ciągle wychodzą jakieś niecnostki, ciągle jakieś dodatkowe koszty, także no, tu nie da się tak na sztywno ustalić, że co do grosza będzie to. Ale nikt tego nie wymaga. Chodzi tylko o to, żebyśmy ten budżet wspólnie ustalali. Proszę bardzo, czy pan wójt chciałby się odnieść? Panie przewodniczący, z tym, że ja mam takie pytanie, czy to będzie dyskusja, panie przewodniczący, czy ja odpowiadam i na tym się kończy? Jeżeli to będzie komentarze z komentarzami, to my do jutra tu możemy siedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Powie pan i kończysz. Szanowni Państwo radni, to jest projekt budżetu, a nie odczucia pani radnej i osobiste jakieś odczucia czy uczucia. Wobec tego, jeżeli pani zauważyła, że są zmniejszone środki na organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury i sportu, to proszę powiedzieć, czy znalazła pani te środki, których jest mniej? Ja sobie ich nie wziąłem. Radna ma możliwość, każdy z radnych ma możliwość zmian budżetu, wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą i proponowania nowych zadań, które będą wprowadzane. Pani radna zaproponowała zadania czy inwestycje, ale nie podała źródeł finansowania, bo kredyt to nie jest źródło finansowania. Dofinansowania zewnętrzne, proszę powiedzieć, które, jakie i kiedy. My złożymy każdy wniosek. Środki własne, państwo widzą, że tych środków własnych nie ma tak, że one są schowane, zachomikowane, odłożone na półeczkę, tylko to są środki, które są rozdysponowane. Środki niewydatkowane to nie są środki zrezygnowania z inwestycji albo z zadań budżetowych, to są środki, które powstały z oszczędności, czyli za mniej został wykonany przetarg czy robota, czy inwestycja i zostały środki w danym zadaniu. To nie są takie środki, które są i przechodzą na kolejny rok. Także proszę ze zrozumieniem traktować projekt budżetu. I jeszcze jedna uwaga. To wójt przygotowywuje i opracowywuje projekt budżetu. Proszę Państwa, odnieśmy to na szczebel wyższy. To rząd przygotowuje budżet na szczeblu państwa, a parlament dopiero gdy wpłynie ten projekt budżetu
do Sejmu, tym się zajmuje komisje sejmowe. Natomiast u nas jest identyczna sytuacja, tylko szczebel i skala budżetu jest dużo, dużo niższa. Dlatego też od 1 stycznia pani radna, każdy z państwa radnych ma prawo dokonywania zmian, wprowadzania nowych zadań. Ja mam takie pytanie i nie oczekuję odpowiedzi, bo ja mam tu pani twórczość, która się pojawia na wielu forach internetowych, ale dzisiaj nie jest taki dzień, żebyśmy mogli dyskutować. Także panie przewodniczący, ja będę miał dużo pytań dla pani radnej na przyszłych sesjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytania odnośnie? Bardzo proszę, panie radny. Ja chciałem, panie wójcie, tylko spytać, czy te zmiany, które dziś wprowadzamy, będą przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej? Szanowni państwo, te zmiany są na zasadzie zwiększenie dochodów, zwiększenie wydatków w tym samym rozdziale, w tym samym dziale i dotyczą tylko jednego tematu. To nie zmienia nic. To się zgadza, nie ma obowiązku, ale Regionalna Izba Obrachunkowa prowadzi nadzór nad tym. Budżet po wprowadzeniu zmian przegłosowanych przez państwa, tak, jeśli pan wójt tutaj zawnioskował o wprowadzenie zmian autopoprawką, na nowo jest wysyłany do Regionalnej Izby i otrzymujemy już wtedy opinię nie do projektu budżetu, tylko do uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. Także wszystkie dokumenty dzisiaj również będą wysłane po podjęciu tych uchwał do Regionalnej Izby celem zaopiniowania. Dziękuję bardzo. Sprawa projektu budżetu i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu przedstawionego Państwu i Regionalnej Izby Obrachunkowej zakończyła swój rozdział. Natomiast w tej chwili jest to zmiana już, która będzie indywidualnie oceniana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. No, zgadza się, nawet negatywna, jeżeli byłaby opinia, my moglibyśmy dalej ją procedurować. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2024. Pani Biłek? Wstrzymuje się. Pan Błaszczak? Za. Pan Ciarka? Za. Pan Dębski? Za. Pan Dynarek? Za. Pan Gankowski? Za. Pan Klimczewski? Za. Pani Kurzyńska? Za. Pan Miszczyński? Za. Pan Nowatkiewicz? Za. Pan Ostrowski? Za. Pielat? Za. Pan Popiołek? Za. Pan Stubiecki? Za. I pan Szmulewicz? Za. 14 głosami za uchwała została przyjęta, 1 głos wstrzymujący się. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Odczytam państwu uchwałę numer 3H/127/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Mała Wieś projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, to jest dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1325 oraz artykuł 230 ustęp 2 punkt 1 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w składzie przewodnicząca Iwona Jagodzińska, członkowie Romana Ignasiak, Agnieszka Małkowska. Uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje opinię pozytywną z uwagą o przedłożonym przez wójta gminy Mała Wieś projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Małeckiej.
prognozy finansowej małej wsi na lata 2024-2036. Paragraf drugi. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia mniejszej uchwały. Czy Państwo macie tę uchwałę? Nie. Na końcu tym brzydowej. Także jeśli jest, no to nie będę czytał uzasadnienia. Czy są uwagi odnośnie tej uchwały? Znaczy, przepraszam, to była uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej. Teraz odczytam uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mała Wieś, na lata 2024-2036. Przepraszam, czy jakieś pytania do mnie? Nie. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036 zgodnie z załącznikiem numer 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Wykaz Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem numer 2 wraz z objaśnieniami. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Mała Wieś do podpunkt pierwszy. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf drugi. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym. Punkt trzeci. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku numer 2 do mniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 267 /2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023-2036. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Mała Wieś. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku. Panie Przewodniczący, ja chciałbym coś powiedzieć. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ten rok, 23, jest kolejnym rokiem, gdzie nie zaciągamy kredytu. Planowane zadłużenie, o którym tu słyszeliśmy, na przyszły rok w budżecie jest zadłużeniem, które jest możliwe do zaciągnięcia, gdybyśmy wykonali i wypłacili wszystkie transze realizowanych inwestycji. O każdym zadłużeniu, o każdym podjęciu kredytu, zaciągnięciu kredytu, Rada Gminy podejmuje uchwałę. To nie jest tak, że wójt sobie sam postanowił i wziął kredyt. Zawsze jest to uchwała Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie wieloletniej prognozy finansowej? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Biłyk. Wstrzymuje się. Pan Błaszczak. Za. Pan Ciarka. Za. Pan Dębski. Za. Pan Dynarek. Za. Pan Gankowski. Pan Klimczewski. Za. Pani Kurzyńska. Za. Pan Miszczyński. Za. Pan Nowatkiewicz. Za. Pan Ostrowski. Za. Pielat. Za. Pan Popiołek. Pan Stobiecki. Za. I pan Szmulewicz. Za. 14 radnych głosowało za, jedna
Pani wstrzymała się, pani radna. Także uchwała została, wieloletnia prognoza została przyjęta. Kolejna uchwała to uchwała Rady Gminy Mały Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazów wydatków budżetu gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2023 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonywania tych wydatków. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 roku w kwocie 49 200 zł, z tego wydatki majątkowe 49 200 zł. Podpunkt drugi. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w paragrafie pierwszym, określa się na dzień 30 czerwiec 2024 rok. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mała Wieś. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania odnośnie wydatków niewygasających? Panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan burmistrz. Może tam. No jeśli coś, to pan radny. Proszę, panie burmistrzu. To znaczy ja chciałem zadać pytanie właśnie panu wójtowi, żeby wyjaśnił nam, dlaczego te środki są przekładane na przyszły rok. Tak mogę? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Projektujemy rozbudowę sieci kanalizacyjnej w małej wsi. Chodzi o w tej chwili o w tej uchwale chodzi o odcinek między małą wsią a Bożeniem. Tam planujemy budowę sieci kanalizacyjnej i ze względów niezależnych od projektanta powiem ogólnie, jest konflikt urządzeń, które znajdują się już w pasie drogi powiatowej. I dopóki to nie zostanie wyjaśnione, projektant nie może zakończyć. Czekamy na wyjaśnienie, a to jest po stronie starostwa powiatowego. Także rozumiem to i bardzo proszę o to, abyśmy nie zrywając umowy, nie przerywając czy nie dokonując częściowych płatności, przenosimy realizację tego zadania. Jeszcze raz powiem, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w małej wsi, prace projektowe na pierwsze półrocze przyszłego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Biłek? Za. Pan Błaszczak? Za. Pan Ciarka? Za. Pan Dębski? Za. Pan Dynarek? Za. Pan Gankowski? Za. Pan Klimczewski? Za. Pani Kurzyńska? Za. Pan Miszczyński? Za. Pan Nowatkiewicz? Za. Pan Ostrowski? Za. Pielat? Za. Pan Popiołek? Za. Pan Stobiecki? Za. I pan Szulewicz? Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę państwo radnych, kto ma interpelacje, pytania. Bardzo proszę, panie radny. Ja mam pytanie do pana wójta. Mieliśmy problem, rodzice zgłaszali z dowozem dzieci do szkoły i autobusem, stanem tego autobusu. W środku, z tego co mi przekazywano, było zimno i samochód nie spełniał wymogów technicznych. Szyba boczna była luźna i tak ten samochód jeździł. To również dzwoniłem do pana wójta i chciałem spytać w tej sprawie właśnie. I chciałem właśnie spytać, na jakim etapie to jest pani dyrektor z nami, jak ta sytuacja została rozwiązana, czy na dzień dzisiejszy już nie ma tego problemu. Dobrze, czy jeszcze ktoś ma interpelację, pytanie? Jeśli nie, no jeśli pan wójt jest w stanie odpowiedzieć od razu, to proszę bardzo. Tak, po pana telefonie, panie radny, udaliśmy się z panią, która zajmuje się oświatą.
Spotkaliśmy się z panią dyrektor. Rozmawiałem również z właścicielem autobusu i z kierowcą. I te sprawy obiecano mi, że będą natychmiast usunięte. Chodzi o rozgrzewanie autobusu. I od tamtego telefonu nie miałem informacji, że dzieje się coś niewłaściwego, więc uważam, że sprawa jest rozwiązana. Natomiast ja bardzo proszę, tu pani dyrektor jest, ale też państwo radni i mieszkańcy, jeżeli uważacie, że stan techniczny taboru, którym są przewożone, czy autobusów, nasze dzieci, to proszę zgłaszać nie tylko do mnie, ale też macie prawo powiadomić policję, przyjadą i sprawdzą. Także tu bardzo proszę nie opierać się na czasami ktoś powie za dużo lub nie do końca wie. Podejmujmy działania, rozwiązujmy i w ten sposób to będzie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś? Bardzo proszę, panie radny. Mam pytanie do pana wójta. Zbliża się koniec roku. Sprawa dotyczy świetlicy w Dzierżanowie. Panie wójcie, czy coś wiemy o odbiorze? I druga sprawa. Zmiana organizacji ruchu na drodze w Dzierżanowie w kierunku Słomina. Czy coś wiemy o zmianie tych znaków? Chodzi mi o to, żeby było pierwszeństwo na wprost w kierunku Słomina. Może by tam nie doszło do wypadku. Dziękuję. Bo kierowcy jeżdżą z przyzwyczajenia. Jest pan w stanie odpowiedzieć? Tak. Organizację ruchu zgłosiliśmy, bo musi to być zatwierdzone przez starostwo. Robi to nam projektant, więc czekamy. Powinno to w każdej chwili się, już dokument podpisany, zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Płocku, być do realizacji. Po opracowaniu tego dokumentu, uzyskaniu tego dokumentu, postawimy odpowiednie znaki. To jest procedura, która niestety troszkę trwa. Natomiast odnośnie świetlicy, dotyczy to również świetlicy w Orszymowie. Są złożone dokumenty. Przedwczoraj byli państwo z nadzoru budowlanego, analizują dokumenty i czekamy na wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie. To nie zależy już teraz ode mnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? No jeśli nie ma, no to odpowiedzi były od razu. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Drodzy Państwo Sołtysi, Pani Dyrektor, moi współpracownicy. Jesteśmy bardzo blisko Świąt Bożego Narodzenia i z tej okazji chciałbym zwrócić się do nas wszystkich tu zgromadzonych, a także do mieszkańców gminy. Szanowni Państwo, życzę Wam zdrowych, wesołych świąt. Wielu prezentów pod choinką, aby czas Wigilii i świąt Bożego Narodzenia był czasem miłej atmosfery, radości, zakończenia konfliktów i oby zawsze w waszym towarzystwie obok znalazł się ktoś życzliwy i na nadchodzący rok 2024 życzę wszystkim również zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji planów i oby problemy, które są w naszym codziennym życiu, nas wszystkich omijały. Zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo i wzajemnie życzymy. A jeszcze chciałam coś zapytać. Bardzo, bardzo proszę pani. W wnioskach. Bo ukazała się nasza ta gazetka gminna i trochę jestem taka niezadowolona, bo napisaliśmy taki fajny artykuł odnośnie naszej działalności jako Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żeby po prostu to dotarło, że taka organizacja istnieje, że można zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jest zasięg gminny,
I niestety stwierdziłam, że ten nasz artykuł nie został umieszczony i trochę jestem taka zdegustowana, no ale na szczęście zwróciliśmy się do pana Kłobukowskiego i ukaże się ten artykuł w Wyszogrodzie. Nie wiem, kto tam to redaguje, kto to później cenzuruje, nie mam pojęcia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałam się odnieść do tego, co powiedział pan wójt. Panie wójcie, proszę mnie nie straszyć, że ja coś tam komentuję. Mam prawo do tego. Jaka to jest zależność jako Aldona Biłyk, Aldona Biłyk radna. Na temat gminy nie szkaluję pana. Jeżeli wyrażam swoje opinie, to również mam prawo do tego i jako mieszkanka. Przecież i proszę naprawdę mnie nie straszyć, bo ja się pana nie boję. Już kiedyś panu powiedziałam, że jak pan mnie tak straszy, to mnie to jeszcze bardziej pobudza do działania. Dziękuję bardzo. Zmieniając temat, chciałem również dołączyć się do życzeń, które przekazał pan wójt. Cóż, nie będę powtarzał tych samych słów, no wiadomo, zdrowie przede wszystkim jest najważniejsze. Dla państwa rodzin, dla naszych mieszkańców, naszej gminy. Oby ten rok był szczęśliwy, pogodny, zdrowy. Także proszę przyjąć te życzenia i zamykam 50. sesję Rady Gminy Małowieś. Dziękuję bardzo. 50.